wydany w Wenecji ponad 2 lata temu, czyli jeszcze podczas pandemii. To była, nie wiem, trzecia, czwarta fala, coś takiego. Tak więc Wenecja była pusta, była praktycznie dla nas. Był to taki czas na przemyślenia. No i przypominam ten blog, nigdy go nie edytowałem dla was, nie opublikowałem, dlatego że w tamtym czasie taka tematyka była, ja wiem, chyba smutna i nie bardzo ludzie chcieli myśleć o pandemii. Teraz już minęło trochę czasu, jesteśmy jacy bardziej zdystansowani do tego. Myślę, że jest czas, a dlatego o tym mówię, bo dalej do dzisiaj pojawiają się takie wyjaśnienia spisku, który wtedy powstał, czyli ta pandemia była spiskiem. Różne historie, w które nie chcę wchodzić. Ja nagrywam to przede wszystkim dla moich braci w wierze. I do dzisiaj, mimo że minęły już 2 lata, ta pandemia podzieliła mnie z wieloma moimi braćmi i zastanawiałem się, dlaczego tak się stało. Papież wtedy, w tamtym okresie, wypowiadał się dość jasno w kwestii pandemii, w kwestii szczepień. Ja, jakby cytując jego słowa, byłem przez wielu z was atakowany. Do dzisiaj to nie zostało wyjaśnione. Ja wiem, że może niektórzy myślą, że no cóż, wystarczy się wyspowiadać. Natomiast no, o ile szczepienia były taką rzeczą dobrowolną, i to też o tym mówił nasz episkopat, o tyle już oskarżanie papieża czy Kościół o złe myślenie, o brak informacji, brak wiedzy, wypowiadanie się w kwestiach, w których się nie znają, no to już jest niestety kwestia, którą powinno się wyjaśnić, powinno się, myślę, przeprosić. Do dzisiaj jeszcze pamiętam ludzi, którzy mnie oskarżali o brak miłości, bo właśnie cytowałem papieża, który zachęca do szczepień. Pamiętam też rozmowy z jednym znajomym księdzem, który powiedział, że jak się zaszczepię, to opęta mnie szatan, bo w tej szczepionce jest szatan. Tak więc no, ten ksiądz też do dzisiaj tego nie wyjaśnił, a jest rekolekcjonistą. No i no chyba przydałoby się takie sprawy, wiecie, wyjaśniać. Ja nie domagam się niczego, ale mówię do wam, żebyście wiedzieli, że ta sprawa już była przerobiona, już była oceniona i osądzona i nie zmieni się stanowisko Kościoła w tej sprawie, czyli to był gest miłosierdzia, jeżeli chodzi o szczepienia. Jeżeli tego gestu nie popełniłeś, w porządku, ale jeżeli w tamtym czasie oczerniałeś swój Kościół, walczyłeś publicznie, publicznie jakby podważałeś zdanie Kościoła, a zdanie Kościoła było zunifikowane, a do dzisiaj nie mam kontaktu z wieloma osobami z tamtego okresu, które się ze mną pokusiły. Tak więc obejrzyjcie materiał, może to coś wam da, a ja przypominam się, że po prostu trzeba takie rzeczy wyjaśniać i nie ma się co tam, wiecie, krępować czy wstydzić. Po prostu trzeba pójść do spowiedzi, szczególnie w temacie, jeżeli publicznie się atakowało swój własny Kościół. Tyle, oglądajcie. No i często się okazuje, że podczas no właśnie czegoś takiego przewidzianego jak choroba, no to przychodzi czas refleksji. You sure this is here? I guess we can pass here, but I'm not so sure. Okay, here we go. Przychodzi, patrzcie, tak to wygląda. Puściutko. A więc pięknie. Fajnie, jest lepiej. Jak Wenecja to taka. Nie ta pełna turystów, gorąca droga. Ale dobrze, wracając do tematu. No i właśnie ta choroba może być takim czasem zatrzymania. I często się okazuje w ogóle, to też dużo świętych, którzy byli chorzy na coś, jakby potwierdza to, że choroba sama w sobie oczywiście jest zła, ale często ma dobre owoce w życiu. I człowiek ma tak chwilę, żeby się zastanowić nad sobą, zreflektować, bo na co dzień goni za czymś, sam nie wie za czym. Znaczy to często wie, ale potem zdobywa to i okazuje się, że to nie to i chce następnego. I w sumie te oczekiwania ciągle rosną i cel się przesuwa, a to nigdy nie jest to, co powinno być. Tak więc no,
choroba może być czymś, co jest takie niechciane. No i kto nie chce, nie chce chorować. Ale może być dobry owoc, dlatego nie można jej konkretnie odrzucać. To znaczy, na pewno nie gniewać się na Pana Boga, że coś się stało to czy tamto. Może tak się musiało stać, żeby było po prostu, bo Pan Bóg chce nas przy sobie. A kiedy my się od Niego oddalamy, nie ma po prostu innej możliwości, no to może być tak, że Pan Bóg dopuści na nas chorobę. Dopuści, żebyśmy się opamiętali, zatrzymali. Nie pędzili właśnie. Nie oddalali się od Niego. Bo no jakby On wie, że jest największym dobrem. Bo jest. Jest miłością. Bóg jest miłością. To psalm mówi. A w momencie, kiedy my od Niego się oddalamy, no to nie mamy możliwości pójść do strefy neutralnej. Nie ma strefy neutralnej w życiu. Nie ma. Jest strefa Pana Boga, albo jest strefa od Pana Boga, czyli do złego. Nie ma strefy takiej, że ja mówię, a ja nie jestem ani za tym, ani za tym. Nie zabijam, nie kradnę. To już jestem, że tak powiem, dobrym człowiekiem. No nie. A czy czynisz dobro, czy wykorzystujesz talenty, czy jednak może z jakimś tam zachowaniem, którego nawet nie zauważasz, nie krzywdzisz innych, a może są osoby, które w ogóle też nie zauważasz w swoim życiu. Tak? No i właśnie. Często właśnie nie widzimy. I przychodzi choroba, zatrzymuje nas w tym naszym biegu i zaczynamy nam zauważać, zastanawiać się. Ojejku, a może to nie o to chodzi. Dobrze, wiem, że tak dywaguję, ale też no, mam jakieś tam doświadczenie, takie czy nie inne. I tym się dzielę. Tak mi tutaj przyszło do Wenecji nawiązać. No i żeby się nie gniewać właśnie. I te też no, osoby, które chorują, są bolejące, są często nie możemy. Święta Teresa mówiła, że nie da się ich pocieszyć. Chociaż ona mówiła nie tyle o chorobie, tylko ona mówiła o pustyni duchowej. Pustyni duchowej o czasu, w czasie doświadczenia duchowego. Że te osoby właśnie są bolejące, nie da się ich pocieszyć. Nie da się. Bo one będą zawsze niezadowolone. Zawsze będą takie. No, chcę, żebyś ty poczuł tą sytuację, ale nie poczujesz jej. Tak więc z reguły twoje pocieszanie i jakby uczestniczenie takie, że o, ja rozumiem i tak dalej, jest skazane na porażkę. No i ona mówiła właśnie, żeby tego nie robić. Żeby się modlić, żeby być blisko. I no, żeby po prostu współuczestniczyć. Ale żeby nie pocieszać, żeby nie starać się jakby wyciągnąć na górę, tylko żeby po prostu być. To mówiła Teresa Wielka. Ale to było co do takiej jakby nie. Jakby do takiego przeziębienia duchowego. O, chyba tak to by się nazywało. Przeziębienie duchowe, ale takie uodparniające. Czyli może taka poszczepiące. O, taki stan poszczepiący. Ja to oczywiście tak, to są moje takie tam przemyślenia. Tak więc nie bierzcie tego jakoś za oficjalną naukę kościoła. Też czytam po prostu żywoty świętych. Nie lubię takich tych opracowań. Że tutaj ten opracował to i to wyniknęło. Chociaż to ja teraz to robię dla was, tak więc. No ale nie lubię, ja wolę czytać właśnie źródła. No i to są po prostu moje przemyślenia po przeczytaniu. Na przykład to jest księga mojego życia. Świętej Teresy z Awila. Bardzo polecam, chociaż nawet która jest niełatwa. I też. Chociaż nie, przepraszam, księga mojego życia to jest mała Tereska. A jest twierdza wewnętrzna, zamek wewnętrzny, zależy od tłumaczenia. No i tam już Święta Teresa mówi jakby o poziomach modlitwy, o poziomach duszy. Jest chyba 7 czy 9, nie pamiętam teraz dokładnie. No i tam można po prostu poznać, jak zły próbuje przeszkodzić na kilku pierwszych poziomach, jak jest ciężko się wybić do Pana Boga, a później już jakby jego przeszkadzanie tylko nas upewnia, że jesteśmy na dobrej drodze. I nie jakby pomaga na tych kolejnych etapach. Tak więc, no właśnie też tak myślę, że
że teraz jest taki czas, kiedy dużo ludzi właśnie może boleć, może właśnie być takich ciężkich do zrozumienia. No to nie trzeba ich rozumieć, trzeba kochać to, nie? Trzeba kochać. Jak kiedyś też mówiłem o tych osobach toksycznych, no to wiadomo, że wtedy, jeżeli ta osoba już nam po prostu ciąży i ciągnie po prostu w złą stronę nas i ciągle gdzieś tam jest niezadowolona i to trwa już latami i to jest taka sytuacja, kiedy to się zaczyna robić toksyczne, to trzeba znajomość przeciąć. I tutaj nie ma możliwości. Ale kiedy jest to takie, że powiem, delikatne, widzimy tam, jesteśmy, współuczestniczymy, ale nie cierpimy na tym, no to jest w porządku. Okej. Tak więc macie jeszcze troszkę Wenecji. Włączyłem diody, bo mi naprawdę waliło po oczach, nic nie widziałem. Mało nie wpadłem na ścianę, nie wiem czy mnie dobrze widać. Show me how you... not that bad. No chodzą z tymi torebkami kolorowymi. No ale jeszcze nie jest takie nachalne jak w Anglii. Tamto dzieciaki. O. Tam dzieciaki to już malują. Te kolory tęczy gdzieś tam się właśnie to włącza ich w tą ideologię. No to jest w Anglii jest okropne. Tu jeszcze nie jest to takie nachalne, bo to no nie widzieliśmy dzieci włączanych w to wszystko. Tak, no. Chociaż Lajta mi dzisiaj mówiła, że we Francji już jest możliwość, czy będzie możliwość abortowania dziecka do 9 miesiąca ciąży. Tak więc no tu Francja to był drugi kraj, który odwiedziliśmy. No bestialstwo to jest po prostu bestialstwo. Ja kiedyś widziałem w ogóle aborcję, późną aborcję, gdzieś tam nagraną w internecie. Okropny widok, okropny. Zabójstwo, to jest zabójstwo. To są zabójcy, nie lekarze. Nie, to nie jest lekarz. To jest, słuchajcie, no nie polecam nikomu oglądać, ale zobaczcie jak to wygląda. To jest normalnie w pełni wykształcone dziecko, gotowe do życia. A się zabija i po prostu w łonie, tak więc no. No na pewno gdzieś tam Europa Zachodnia gdzieś tam się potyka. I ja myślę, że ten czas wirusa jest potrzebny. Słuchaj, no zginęło mnóstwo ludzi, no nie chcę mówić, że zginęli słusznie, bo nie o to mi chodzi, ale tak jak mówiłem wcześniej, że czas tej choroby, czas takiego, no, otrzęśnięcia się. It's cookies, I think, you know? I think there are some kind of cookies looking like this. Że zobaczcie, gdzie idziecie. Eutanazja w Belgii, w Holandii. Nastolatków. Przecież to była sytuacja, że starsza kobieta. Starsza kobieta na początku chciała mieć eutanazję, gdyby wpadła w jakąś tam, jak to się nazywa, demencję, tak? To wydała oświadczenie, że chce mieć tą eutanazję. No i później, w momencie kiedy ją to demencję dopadła, zmieniła zdanie. Nie chciała mieć. Ale lekarz nie zmienił zdania. I razem z rodziną ją trzymali właśnie do zastrzyku śmierci. Zabili ją. Rodzina ją trzymała i lekarz ją zabił. Tak więc to, gdzie to idzie? To nie jest no, przeciwko życiu. No. Życie ludzkie do końca musi trwać, jakie by nie było. Czy w chorobie, czy w zdrowiu. Musi trwać, dokąd nie będzie przerwane przez Pana Boga. No i po prostu zakończy się w sposób taki, jak powinno się zakończyć, a nie przez człowieka. Jak może jeden drugiemu człowiek po prostu pomagać w zabiciu się? Chociaż w tym przypadku to zabili ją wbrew woli, bo zmieniła zdanie. No, tak więc to chyba jest potrzebne. Przepraszam.
Zmęczenie. Jest to chyba potrzebne. Ludzie, gdzie idziecie? Gdzie wy idziecie? Pan Bóg wam mówi. Zastanówcie, zobaczcie, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się na chwilę. Nie iście jak szaleni za pieniędzmi, za słowem, a gdy się kończy, to macie możliwość właśnie aborcji, jak wam się nie podoba, czy eutanazji. Ludzie, nie róbcie tego, Pan Bóg mówi. Ludzie, spójrzcie, co się z wami dzieje. No, ja myślę, że to Pan Bóg mówi. I no i daje ludziom możliwość właśnie zatrzymania się. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale no, to nie jest oczywiście pierwsza epidemia. I była epidemia właśnie tutaj we Włoszech. Nie czarnej śmierci, tylko jakaś inna epidemia, cholery chyba. I ojejku, nie chcę w ogóle, to takie jest też dookoła mówienie, no ale tak przedstawię sytuację. Epidemia oczywiście się szerzyła i ksiądz, którego imię się tutaj pojawi, postanowił odprawić procesję właśnie o zaprzestanie tej epidemii. No i tak się odbyło, że ludzie przeszli miastem razem z procesją i na koniec epidemii, znaczy na koniec tej procesji, ukazał się anioł, jakby, który schował miecz. Który schował miecz i ludzie to po prostu to objawienie odebrali jako właśnie to, że anioł śmierci jakby zakończył swoje żniwo i epidemia się w tym momencie zakończyła po tej procesji, tak więc no, mocna sprawa. I to teraz tak samo, no. Ja wiem, to nie na YouTube i tak dalej. No ale to też jest anioł śmierci. No koronawirus to jest anioł śmierci, który po prostu jest dopuszczony do tego, żeby zabijał. No taka prawda. I mamy mnóstwo ofiar też księży, sióstr zakonnych. Tak więc no oni oddali swoje życie. Jest też historia tego księdza, który oddał swój respirator właśnie młodszym w czasie tej największej walki tutaj niedaleko. We Włoszech. I don't know, looks merry. Looks merry, yeah. Virgin Mary. Tak więc no, nas to całe szczęście minęło. Niestety, gdybyśmy tego wirusa dostali, no to prawdopodobnie śmierć murowana, bo obydwoje astma, oskrzelowa jeszcze, ja nieaktywna, ale ta jeszcze niedawno miała aktywną, jeszcze kilka lat temu, ja kilkanaście lat temu, no ale to wszystko oczywiście ślad zostawia. Teraz nasz wujek ma w Brazylii tą chorobę, no ale on jest zdrowy, duży chłop, to nawet nie trafi do szpitala, tak więc to lekko przechodzi, tylko na początku tam jakieś leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, a teraz nawet nie ma żadnych leków przepisanych. Tak więc no, musimy się obudzić jako, to jest Polska w ogóle, bo my jesteśmy, no mamy, słuchajcie, no praktycznie my wysyłamy księży na cały świat. To jest, polscy kapłani są w każdym tym kraju, w którym byliśmy, w każdym, teraz niedawno, czyli w Brazylii, z kilkudziesięciu ja poznałem, kilkudziesięciu ja sam poznałem, a jest na pewno kilkuset, którzy posługują stale w Brazylii, w Ameryce Łacińskiej. Ja byłem tylko w Brazylii. I to samo... What? What? You go here. Here? You wanna go here? What? What happened? Huh? What happened? They just... No i w Anglii też poznaliśmy pierwsza parafia, do której się skusiliśmy, Polak. Kapłan, ksiądz Jacek. Pozdrawiam księdza Jacka. Pozdrawiam księdza Michała z Brazylii. Księdza Piotra oczywiście, naszego kupidyna, który nas połączył. Tak. Więzłem małżeńskim i wcześniej nas poznał. No. I księdza Jacka pozdrawiamy też z Brazylii.
no i innych księży, właśnie misjonarzy, którzy właśnie walczą codziennie o duszę ludzi. No i no, to my Polacy właśnie wysyłamy księży na cały świat. W Niemczech też ilu kapłanów posługuje, w Albanii. Tak sobie jeszcze przypominam tych, których znam. No. Tak więc też my jesteśmy chyba do tego tacy powołani przez Pana Boga. Takie bogactwo jakby wiary kapłanów, też świętych. Kiedyś to była właśnie Italia, Włochy, które ewangelizowały świat, tak? No ale teraz to się trochę im zmieniło. Kościoły puste. Tak więc my zobligowani jesteśmy, co nie? Żeby właśnie iść na świat i głosić. No my głosimy tak, przez te filmy nasze. A ty możesz głosić. Wiem, że na oko to katechumena tak robi, że po prostu wysyła rodzina do jakieś tam miejsce świata i oni po prostu tam żyją. No i tym, że oni żyją, że oni jakby są w tym miejscu, tu dają świadectwo, modlą się, chodzą na msze święte i I was careful and he was not. To ojciec szósta mówił, odklewają ziemię, czyli ziemia, która jest zaklęta, powiedzmy. Nie ma tam osób wierzących, oni te jakby są tam na miejscu i oni jakby błogosławią tą ziemię, błogosławią temu miejscu właśnie przez swój pobyt, przez to, że tam żyją, modlą się. No, polonais. No tak, stara metoda. Potrzebuję na bilet i tak dalej. Nie wiem, czy ten akurat tak ma, ale znam takich, co zbierali na bilet przez kilka miesięcy. Nie wyjeżdżali. To jest taka jedna z metod. Bilet, pokazuję dokument, wiarygodnia. A to najlepiej też taka metoda. No tak, you will not pass here. Metoda, co ja lubię robić właśnie, jak mnie proszą o pieniądze na jedzenie. A mówię, to pójdę ci kupię jedzenie, chodź, come, we will buy you food. No i później się jakby okazuje. No bo jak chciał jedzenie, to pójdzie z nami, co nie? Kupię mu jedzenie i się naje. Ale bywają tacy, którzy jak słyszą, że mamy iść do sklepu, żeby kupić jedzenie, to odchodzą. Raz się nawet z babką pokłóciłem, bo bym powiedziała na początku, że zbiera na jedzenie dla dziecka. Ja powiedziałem, to w takim razie pójdźmy, ja ci kupię wszystko, co potrzebujesz, czy coś w tym stylu. A ona tak spojrzała na mnie, że zacząłem iść i ona stoi i mówi, a to nie, bo nie dałem pieniędzy. Ja mówię, co, to gdzie jest to dziecko? Wkurzyłem się, no bo kurczę, jedna litość tego. No, dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, bo to jest noc. Już też chcę trochę jeszcze czasu z żoną spędzić, pogadać. Tak więc pozdrawiam was z Wenecji. I nie ma się co gniewać na Pana Boga właśnie za te takie przykre sytuacje w naszym życiu. Bo może w tym wszystkim jest właśnie sens i metoda i może tego potrzebujemy. Trzeba nawet błogosławić chorobę, co nie? I jak Pan Bóg będzie chciał, to wyciągnie nas z każdej. Nawet nogi odrastają, są świadectwa. Są święci, którym kończyny odrastały, tak więc wszystko jest możliwe. Dobra, pozdrawiam was z Wenecji. I to jest też nasz ostatni przystanek we Włoszech. Ewentualnie jeszcze stacja benzynowa.